Dzień dobry. Wybiła godzina 11, więc czas na nasze spotkanie w sąsiedzkiej biblioteczce, w kawiarni sąsiedzkiej, Ośrodek Działań Artystycznych Firlej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was w środę 27 maja. I dzisiaj będziemy mieć takie troszkę wydanie specjalne. Dzień dobry, Sylwia, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam biuro Firleja bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie takie troszkę specjalne spotkanie, bo powędrujemy w czasie, żeby sobie przypomnieć i poszukać literackich zachwytów z czasów dzieciństwa. Już niedługo przypada Dzień Dziecka, to doskonała okazja, żeby troszkę przypomnieć sobie własne literackie podróże dziecięce, troszkę dopieścić swoje wewnętrzne dziecko i pozwolić mu się pobawić. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Kasiu. Bardzo witam Was serdecznie. Centrum Dowodzenia Kawiarnią też na posterunku. Super, super. Melduję, że wykonuję zadanie. Literackie oczywiście. A więc dzisiaj te książki z dzieciństwa. No i nie jestem dzisiaj sama. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny, a gościem specjalnym jest... Elf Niedorajda! Elf Niedorajda to taki stworek, który występuje w bajkach. W bajkach, które piszę. Może kiedyś Wam o tym opowiem. Oczywiście, że występuję, albowiem jestem najważniejszą tam postacią, a nawet tytułową. I dzisiaj Elf Niedorajda będzie nam towarzyszył i czasem coś może nam opowie. Oczywiście, że opowiem, bo ja mam bardzo dużo do opowiadania. Tak, wiem, że masz dużo do opowiadania, ale chciałam zauważyć, że to ja prowadzę ten program. No, rozumiem, że tym razem nie będę najważniejszy. Tym razem nie. Tym razem najważniejsi są nasi widzowie Elfie Niedorajdo i z nimi tutaj będziemy sobie rozmawiać. Zanim porozmawiamy o książkach, słowo na środę. Słowo na środę. Tym razem to będzie więcej słów na środę, bo... O, dzień dobry, Tosiu, bardzo się cieszę. Dzień dobry, mam nadzieję, że przygotowałaś i podpowiesz mamie Kasi, jakie książki są Twoje ulubione. I mama Kasia też może nam tutaj zdradzi, które książki czytała w dzieciństwie. Wracamy do słowa na środę. Słowo na środę to tym razem będą dziecięce neologizmy, czyli takie słowa, które tworzymy w dzieciństwie, dziwne, śmieszne. Pewnie zapisywali je wasi rodzice. Być może tworzą je teraz wasze dzieci, a może też tworzą je wasze wnuki. Ja zebrałam kilka takich zabawnych słówek i byłabym wdzięczna, gdybyście sobie je też przypomnieli, jakie neologizmy tworzyliście w dzieciństwie, jakie tworzą może teraz wasze dzieci albo właśnie wnuki i podzielili się nimi w komentarzach pod live'em. Pośmiejmy się razem, bo to rzeczywiście jest niesamowita zdolność dziecięca do tworzenia takich zabawnych słówek. Dzień dobry, Swietłana. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, Swietłana, bo ja bardzo bym cię chciał poznać kiedyś. Ja kiedyś przyjdę do Firleja i cię poznam, dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry. No musiał się wtrącić, on tak ma. Siądźka. Siądźka to było takie słowo, neologizm, który występował w książce, no nie dla dzieci, w książce Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza. I to słowo wymyśliła jego córka Marta. O ile dobrze pamiętam, to było związane z obolałym miejscem, gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę. Miejscem obolałym po przejażdżkach konnych w czasie wakacji, bo Wańkowiczowie wyjeżdżali na Kresy na wakacje do swojej rodziny i tam właśnie spędzali na wsi wspaniałe chwile, jeżdżąc konno, bawiąc się całymi dniami na dworze, na strychach, wśród kopsiana, poznając przyrodę i tak dalej. Muszę przyznać, że tutaj taka mała dygresja wakacyjna, niedługo już te wakacje nam się zbliżają i wszyscy za nimi tęsknimy. Nie wiemy jeszcze, jak one będą wyglądały, ale ja sobie przypominam, że jako miejskie, typowo miejskie dziecko wyjeżdżałam głównie na kolonie i na obozy i na wakacje z mamą, z dziadkami, z dziadkiem, z ciocią, wujkiem nad morze, w góry. Natomiast część moich kolegów i koleżanek, którym zazdrościłam wtedy oczywiście ogromnie takich wakacji, wyjeżdżali na wieś.
do swojej rodziny. Ja zupełnie takich wakacji wiejskich nie znałam, bardzo chciałam je kiedyś przeżyć i to marzenie się spełniło, bo pewnego razu pojechałam na wakacje do Malechowa, to jest taka miejscowość w województwie zachodniopomorskim, gdzie przeżyłam prawdziwe wiejskie wakacje. Była tam ciocia Ula, do dzisiaj ją pamiętam. Była ciocia Ula, która nauczyła mnie doić krowę. Na pewno była to zabawna historia dla całej wsi. Taka miejska dziewczynka, która się boi najpierw tej krowy, a potem jest zachwycona, że sama wydoiła to wielkie zwierzę, które okazało się wcale nie groźne, bardzo miłe i sympatyczne i przede wszystkim ogromnie cierpliwe. Poza tym pamiętam jeszcze... O, dzień dobry Joanno, bardzo mi miło. Mamy też gości z nadmorza. Mamy gości z nadmorza. Z tego co wiem, to oglądają nas osoby z nadmorza, ogląda nas Poznań i czasami nawet Islandia. Także mamy międzynarodowy zasięg w kawiarni sąsiedzkiej. Bardzo mnie to cieszy, że nasza lokalna kultura przekracza granice i dociera wszędzie w zasadzie. I wracając do tego Malechowa i wspaniałych wakacji, to... No właśnie były prace na polu, była zabawa w remizie, było pójście z wizytą sąsiedzką wieś obok na kawę i to wszystko było dla mnie niesamowicie przyjemnym przeżyciem jako dla dziecka miejskiego, które nie znało takich właśnie wiejskich wakacji. Wspaniała sprawa. Wspaniała sprawa. O, proszę bardzo, aż Czesława ruszyła się na swojej poduszce, żeby zaznaczyć, jak to ważny wątek. Wracamy do neologizmów. Jest taki neologizm na przykład jak migadełko, czyli migacz w samochodzie. Lokomotowila, czyli lokomotywa. Kopalnik to górnik. Wiązadełki to sznurowadła. Garbkoń, nie trudno zgadnąć, to wielbłąd. Czereśnik to kompot z czereśni. Żelazkowanie to prasowanie. Bardzo jestem ciekawa, jakie neologizmy pojawią się w waszych komentarzach. Przypomnijcie sobie, bo to bardzo zabawne słowa. O, super Kasiu, też masz takie wspomnienie z dzieciństwa, dojenie krowy. No to było duże przeżycie, naprawdę się bałam. A okazało się, że ta krowa jest naprawdę przesympatycznym stworzeniem. I ma taką miłą sierść, o którą można oprzeć czoło, miły bok. Naprawdę, to było niezwykle cierpliwe zwierzę, bo ja długo... Musiałam się nauczyć tej czynności. To nie jest wbrew pozorom takie łatwe. Ale wracamy do książek. Oczywiście życząc nam wszystkim przy okazji najlepszych wakacji, jakie możliwe mogą być w tym czasie. Jaki mamy. Numer jeden, absolutny numer jeden na mojej liście. Pierwsza książka, którą świadomie kojarzę, bardzo zaczytany egzemplarz, Lokomotywa Juliana Tuwima. W tym, to jest wydanie z 64 roku z pięknymi, przepięknymi ilustracjami Marcina Szancera. Popatrzcie, jakie one są piękne. W tym tomiku jest lokomotywa, jest oczywiście rzepka, czyli klasyki dziecięce i rzecz jasna jest ptasie radio. Przepiękne są te ilustracje, przepiękna jest ta książka. Pamiętam, jak była mi czytana, jak byłam dzieckiem. Będę też jej używać, aby czytać ją przyszłym pokoleniom. No i jest tu też mój ślad. Muszę przyznać ze wstydem, że wtedy jeszcze nie wiedziałam, że nie wolno rysować w książkach. I są tu jakieś takie bazgrołki, nie wiem, czy będzie je widać. Pierwsze tworzenie, bazgrołki na książce. Musiałam najwyraźniej dorwać kredki i tę książkę, zanim ktokolwiek zdążył zainterweniować. Bardzo cię, książko, przepraszam. Taka pamiątka z dzieciństwa. Zaczytana, ale bardzo kochana. Lokomotywa Juliana Tuwima. I następna książka. Tę książkę... Ponumerowałam te książki jako numer 1, 2, 3 i tak dalej, ale tak naprawdę one wszystkie są ex aequo na pierwszym miejscu, bo wszystkie były dla mnie ważne. O, Sylwia pisze, że tak, lokomotywa przeszła przez moje ręce, brata i moje dzieci. Dokładnie, to są takie cudowne książki, które się dziedziczy pokoleniowo. Teraz książka, w zasadzie dwa tomy. Książka, którą dostałam od mojej cioci Ludwinki i wuja Adama.
bardzo dla mnie ważnych osób. Bardzo serdecznie ciocię pozdrawiam. Książka chyba, która tak mi się teraz wydaje, zapoczątkowała moją miłość do Skandynawii. To książka Selmy Lagerlöf, Cudowna podróż. Tom pierwszy i tom drugi. Kiedyś widziałam we wrocławskim antykwariacie to wydanie, więc polecam wam, zaglądajcie do antykwariatów. To jest moje wydanie z przepięknymi znowu ilustracjami Janusza Grabiańskiego. Popatrzcie, jakie cudowne są ilustracje w tych książkach. Tutaj mamy lisa Mikitę, który poluje na gęsi. Co my tu jeszcze mamy? Następnie mamy przepiękną ilustrację. Gęsi lecą na małą wyspę koralową. Karolową, przepraszam. I przyjaciele głównego bohatera, gęsiareczka Aza i mały Mac, przemieszczają się po lodzie. Przepięknie wydana książka. Jej czytanie to nie tylko przyjemność literacka, ale także przyjemność estetyczna. Przecudowne ilustracje. Może parę słów o autorce. Selma Lagerlöf to szwedzka pisarka, laureatka Nagrody Nobla. Otrzymała tego Nobla w 1909 roku i jako pierwsza kobieta zasiadła w szwedzkiej akademii. Także ważna postać. Dla mnie wtedy małej dziewczynki nie miało to najmniejszego znaczenia. Po prostu rozkoszowałam się tą przecudowną historią i przepiękną opowieścią. I pani Selma pracowała całe swoje życie jako nauczycielka. Warto też dodać, że Cudowna podróż znajduje się na liście 100 książek XX wieku według Le Monde. Także na pewno warto przeczytać i też może przeczytać dzieciom, jeżeli jeszcze jej nie czytaliście. W tej książce jest najwięcej afirmacji przyrody, dobra, ale także mądrości człowieka i tutaj ta książka może troszkę jest nieaktualna, bo kiedy bohater wędruje na grzbiecie gęsi przez Szwecję, to zachwyca się nie tylko krajobrazami, ale zachwyca się także i poznaje przemysł, kopalnie, stocznie. Widać zachwyt pisarki mądrością człowieka, rozwojem przemysłu. My dzisiaj mamy troszkę inny stosunek do tego. Wiemy, jak wiele złego taki zbyt szybki rozwój narobił. Dla mnie jako małej dziewczynki chyba najważniejsze w tej książce była właśnie ta przyroda i zwierzęta. I myślę, że to była jedna z książek, która nauczyła mnie miłości i szacunku dla zwierząt, bo zwierzęta tutaj występują jako pełnoprawni, absolutnie pełnoprawni bohaterowie, łącznie razem z Nilsem, który wędruje jako krasnoludek na grzbiecie gęsi ponad Szwecją i zwiedza cały kraj, poznaje nowych przyjaciół i uczy się bardzo ważnych rzeczy. Bo jak to było? Nils był niegrzecznym chłopcem, łobuzem i dokuczał zwierzętom, zarówno zwierzętom gospodarskim, jak i dzikim. Wykradał jajka ptakom z gniazd, ciągnął za ogon domowego kota. No nie postępował zbyt ładnie. Jego rodzice się bardzo martwili, że wyrasta na złego człowieka. Starali się temu zapobiegać. Spotykamy Nilsa w momencie, kiedy odmawia wyjścia z rodzicami do kościoła i ojciec każe mu przeczytać 13 stron z Biblii i zapowiada, że przepyta go z tego czytania, jak wrócą z matką. Nils oczywiście nie zamierza spełniać oczekiwań rodziców i oczywiście broi, robi wszystko tylko, żeby nie czytać tej Biblii i w ogóle, żeby nie robić niczego, o co rodzice go poprosili. I nagle zauważa krasnoludka. To też postanawia oczywiście krasnoludkowi spłatać figla i zamyka go w pułapce. Krasnoludek prosi, żeby go uwolnić. I Nils to robi w zamian za obiecaną nagrodę. Wtedy krasnoludek za karę zamienia Nilsa właśnie również w krasnoludka. Gdy chłopiec orientuje się, że to się stało, postanawia znaleźć tegoż krasnoludka właściwego,
A ponieważ gdzieś słyszał, że krasnoludki lubią mieszkać pomiędzy zwierzętami, pomiędzy gospodarskimi, gdzieś w gospodarstwie, udaje się na poszukiwania. No i tu spotyka go taka przygoda, że wszystkie zwierzęta mówią mu, że prędzej mu dokuczą niż mu pomogą, ponieważ to on dokuczał im. Krowy chcą go wziąć na rogi, kury chcą go dziobać. Jednym słowem jego sytuacja jest niewesoła. Do tego wszystkiego nad gospodarstwem przelatuje stado dzikich gęsi i gąsior Marcin, ukochany gąsior jego mamy, chce z nimi odlecieć i to robi. Wtedy Nils postanawia, że nie może na to pozwolić. Za dużo się już stało, chwyta gąsiora za szyję i razem z nim odlatuje z tym stadem. Przeżywa wiele przygód, tak jak już mówiłam, niesamowitych, ale przede wszystkim zmienia sam siebie. Jednym z pierwszych, ważniejszych, dobrych uczynków Nilsa jest właśnie zwrócenie dzieci w wiewiórce, a dzieje się to tak, że jacyś ludzie łapią wiewiórkę i zamykają ją w klatce, ona jest smutna. Wszyscy idą się bawić, tylko jedna starsza kobieta zostaje w domu i ona właśnie obserwuje niesamowitą historię, mianowicie, że zjawia się krasnoludek, który przynosi wiewiórce jej młode do klatki, żeby nie umarły z głodu w lesie. Opowiada o tym rano ludziom, ludzie w to nie wierzą oczywiście, że cokolwiek takiego się stało, ale otwierają klatkę i jest tam wiewiórka i są tam małe. Wtedy gospodarz tknięty współczuciem mówi do starszej kobiety: babko, weźcie w fartuch dzieci wiewiórki ją i wynieście ją tam, gdzie ona powinna mieszkać. To jest jeden z dobrych uczynków Nilsa, który uczy się współczucia, uczy się empatii, uczy się porządku, w jakim świat jest poukładany. I wtedy przywódczyni stada, Akka, mówi, że może sprawić, aby znów stał się człowiekiem, ale on odmawia, bo nie wierzy w to, że rodzice naprawdę go kochają i za nim tęsknią. Sam siebie ocenia jako złego chłopca i nie chce jeszcze wracać do domu. A więc jest to też taka niełatwa historia o tym, że trochę się trzeba napracować, żeby dojść do samego siebie i żeby też w sobie odnaleźć te pokłady dobra, odpowiedzialności, empatii i tak dalej. Bardzo Wam polecam cudowną podróż. Przeżyjcie ją razem z bohaterami tej książki i zachwycajcie się pięknymi ilustracjami. A teraz następna książka. Następna książka, właściwie klasyk, Muminki, Tove Jansson. Nie będę się wymądrzała na temat autorki, ponieważ no, są mądrzejsi ode mnie, dużo mądrzejsi, którzy dużo więcej wiedzą na temat tej postaci. Tutaj polecam Wam bardzo artykuł na portalu niezłasztuka.net, na którym znajdziecie tekst Nie tylko mama Muminka, nie tylko mama Muminków, który opowiada o Tove Jansson i o jej malarstwie, bo tak naprawdę pisarka uważała Muminki za swoją działalność nieco poboczną. Uważała się przede wszystkim za artystkę, malarkę i to ją głównie w życiu interesowało, chociaż to Muminki przyniosły jej największy rozgłos. Jest 9 części, to wszyscy wielbiciele Muminków doskonale wiedzą. Tutaj Wam pokażę jedną z nich. To nie jest takie klasyczne wydanie. Jedna z moich ulubionych części to Dolina Muminków w listopadzie. Co ciekawe, w tej akurat części najmniej występuje, znaczy w ogóle nie występują Muminki, występują one jedynie w wspomnieniach, we wspomnieniach osób, stworków, które tę dolinę odwiedziły. Wszyscy tam przybywają po coś, żeby coś znaleźć, kogoś odszukać, żeby uporać się z jakimś problemem i trochę idealistycznie oczekują, że to właśnie Muminki albo mama Muminka, albo tata Muminka, a zaraz Ci odpowiem, Paweł, kto się nie bał Buki, tak? To jedna z moich ulubionych postaci. Też o niej powiem za chwilę, dokładnie. Chyba, że ktoś prędzej zgadnie i będzie wiedział, kto się nie bał Buki. Okej, do Doliny Muminków przybywa więc Filifionka, która zaprzestała lubić sprzątanie, co w wypadku Filifionek jest wielką tragedią. Przybywa Paszczak, który wszystko wszystkim organizował, ale boi się wypłynąć na własnej łodzi na morze i chciałby porozmawiać z tatą Muminka i może odnaleźć w sobie tę odwagę. Przybywa Chomek Toft, który nie ma mamy i bardzo chciałby mieć jako mamę Muminka i troszkę tę mamę idealizuje,
z błędu wyprowadza go Mimbla oczywiście. Przybywa właśnie Mimbla w poszukiwaniu małej Mi, ale to jest chyba najbardziej wyluzowana postać w tej opowieści. Jak przeczytałam, spróbuję wam zacytować z pamięci, Mimbla kładła się spać, kiedy miała na to ochotę i wstawała, kiedy było warto. I wuj Trój, postać też bardzo ciekawa, ponad stuletni stworek, który po prostu chciałby zapomnieć o tym, że krewni ciągle mu przypominają, jak ma na imię i że ma pamiętać o wielu rzeczach. On chciał właśnie zapomnieć i chciał się dobrze bawić. I oczywiście Włóczyki, który zgubił swoje 5 taktów, chciał je odnaleźć, no i chciał się porządnie pożegnać z Muminkiem przed nadejściem zimy. O, Katarzyna mówi właśnie, że utożsamia się z Paszczakiem, bo lubisz wszystko organizować. Okej. Paszczaki są bardzo potrzebne. Zresztą właśnie z tej książki wynika, że tak naprawdę te wszystkie postacie, bardzo różne, czasami ze sobą skłócone, wszystkie są potrzebne po to, żeby tworzyć pewną wspólnotę i żeby uporać się właśnie z problemami, z którymi przybyły do Doliny Muminków. I teraz ta postać, o którą pytał Paweł, to jest Tutiki. Bardzo lubię tę postać. Tutiki występuje w Zimie Muminków między innymi. To taka postać w pasiastej koszulce, która mieszka w kabinie kąpielowej. I to jest jedyna postać, która nie boi się Buki. To jest postać, która Buce współczuje i mówi do Muminka: tak, wiem, uważacie, że ona jest zła, uważacie, że tam, gdzie przejdzie, nie wyrośnie nic, żadna roślinność i się jej boicie, a ja jej współczuję, bo musi być bardzo samotna. Także chyba dobrze odpowiedziałam, Paweł, na twoje pytanie. Kto się nie boi Buki? Tutiki. I kolejna książka, tym razem bardziej współczesna propozycja. Książka, która wpadła mi ostatnio w ręce. Książka, która może być bardzo przydatna dzisiaj i też w czasie nadchodzących wakacji. To jest książka, którą wydało Urtika Dzieciom, Fundacja. Książka nazywa się Gry i Zabawy. I jest to Wademekum Onkologii Dziecięcej, tom pierwszy, bo książka jest dedykowana dzieciom, które są chore, które są w szpitalu albo są obłożnie chore w domu i chciałyby się tak samo jak wszystkie dzieci bawić, cieszyć, poznawać świat. Podzielona jest na 3 części w zależności od grupy wiekowej, od 1 do 5, od 5 do 10 i od 11 do 14, o ile dobrze pamiętam. Jest przepięknie ilustrowana, przepięknie wydana. Są tu wspaniałe pomysły na zabawy, na przykład jak narysować słońce, albo nie kupuj kota w worku. Czesława poszła z tego powodu, bo stwierdziła, że nie będzie słuchać takich rzeczy. Albo mierzenie pamięci, ale też ważniejsze, na przykład jak nazywać swoje emocje, albo jak się nauczyć myślenia strategicznego. Bardzo mądre, fajne zabawy i bardzo wam polecam, żeby zajrzeć na stronę Fundacji Urtika Dzieciom, bo tam można sobie, można dostać PDF po prostu tej książki i też online ją zobaczyć i zastosować te zabawy w domu. Myślę, że ta książka to może być też dobry pretekst do porozmawiania z dzieckiem o tym, że niektóre dzieci bywają chore i na przykład muszą być w szpitalu. To są trudne rozmowy, ale myślę, że bardzo ważne. I jest to naprawdę świetna propozycja do zabawy, do rozmowy, do poznawania świata i do tego, żeby bawić się razem z dzieckiem. Z przyjemnością ją czytam i przeglądam. I naprawdę nie mogę się nadziwić też szacie graficznej, która jest taka spójna, taka piękna. Rzadko zdarza się, żeby zobaczyć książkę, która jest tak ładnie wydana, tak estetycznie. Ogromną przyjemność sprawia mi przeglądanie tej książki, chociaż już dawno temu nie mam ani 5, ani 10, ani 14 lat. I przechodzimy do ostatniej, takie bardzo porządne tomiszcze. Ale ja tu jeszcze zapytam was, jak wasze neologizmy, czy już odszukaliście jakieś neologizmy dziecięce. Pamiętacie o neologizmach z przeszłości? O, dzień dobry, Monika, bardzo się cieszę, że zdążyłaś. Dzień dobry, dzień dobry.
czyli jest z nami w pewnym sensie Islandia. Mówiłam, kawiarnia sąsiedzka ma zasięg międzynarodowy. No bo tak naprawdę na planecie Ziemia wszyscy jesteśmy sąsiadami. Po prostu. To nasz dom. I ostatnia książka dzisiaj, chociaż pewnie nie ostatnia w naszych biblioteczkach dziecięcych i dorosłych, czyli Hans Christian Andersen Baśnie. Bardzo gruba książka, jest dużo czytania. Postać pisarza skomplikowana, los częściowo tragiczny, smutny, bardzo smutne dzieciństwo, ubogie. Mały Hans był synem niepiśmiennej praczki. Jego ojciec zginął na wojnie, matka powtórnie wyszła za mąż. Niestety zmagała się z chorobą alkoholową. O, pozdrawiamy z Kotliny Kłodzkiej. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy Kotlinę, piękne góry. O górach jeszcze dzisiaj powiem, ale to za chwilkę. Wróćmy do Andersena. A więc smutne dzieciństwo, niepiśmienna mama, zmagająca się z chorobą alkoholową, wcześniej umarła. Natomiast Hansem opiekowała się bardzo czule i mądrze jego babcia, która pracowała w przytułku dla ubogich, opiekowała się tam ogrodem. Ona zadbała o to, żeby chłopiec nauczył się czytać i pisać, i to jej, tej babci właśnie, zawdzięczamy wielkiego twórcę bajek. Być może to ona właśnie kiedyś tam dawno, dawno temu opowiadała mu te bajki, które on później przełożył na swoje piękne utwory. Początkowo Hans chciał być aktorem. Pisał nawet sztuki teatralne, one spotykały się z różnym przyjęciem, ale też dzięki wytrwałości i temu, że się dobrze uczył, zyskał stypendium króla i mógł się kształcić. Był jednak niespokojnym duchem, dużo podróżował, był bardzo wrażliwym człowiekiem, co oczywiście możemy poznać, kiedy czytamy te baśnie. Jest w nich dużo historii o osobach czy postaciach, które nie bardzo odnajdują się w rzeczywistości, które nie bardzo mogą znaleźć swoje miejsce. Taka na przykład jest Mała Syrena. Polecam bardzo, żeby z dzieckiem wrócić do klasycznej opowieści o Małej Syrenie, bo oczywiście ona też występuje w bardzo wielu wersjach, również w kulturze masowej, ale to nie jest ta sama Mała Syrena, którą opisał Andersen. To jest jakaś wariacja, wyobraźnia twórców na jej temat, a więc zawsze polecam, żeby wracać do tych klasycznych opowieści. I się zacukałam, przepraszam bardzo. Uciekła mi jakaś myśl, myślałam o Andersenie i przypomniałam sobie naszą z przyjaciółkami wycieczkę do Kopenhagi, której punktem, jednym z ważnych punktów było odwiedzenie właśnie grobu Hansa Christiana Andersena w Kopenhadze, na starym cmentarzu. To była taka bardzo wzruszająca chwila, zwłaszcza dla naszej przyjaciółki Eli. Elu, pozdrawiam cię serdecznie, która jest wielką wielbicielką Andersena. I co? Powoli nasze spotkanie dobiega końca. Opowiedziałam wam o książkach z dzieciństwa. Mam nadzieję, że było to też pretekstem, abyście wy przypomnieli sobie swoje książki z dzieciństwa i podzielili się tymi inspiracjami z własnymi dziećmi albo z dziećmi zaprzyjaźnionymi. No i na koniec oczywiście, jak zawsze, ogłoszenia Firleja. W czwartek, czyli jutro o 10:00 spotykamy się z Kasią Religą na sąsiedzkiej ławeczce. Będą opowiadania, będą plotki, będą różne inspiracje. Jak zawsze z Kasią jest wiele niespodzianek, wszystkiego się można spodziewać. Emocjonujące spotkanie, sąsiedzka ławeczka, 10:00 rano w czwartek. O 11:00 wspólne robienie kolaży z Małgorzatą Grączewską. Małgosia, bardzo ci dziękuję, bo po prostu zaraziłaś mnie tymi kolażami i też zaczęłam je robić. Wykonałam już na razie chyba 3 albo 4 i wszystkie rozdałam w prezencie. Super sprawa, zachęcam was do robienia kolaży, bardzo to uruchamia wyobraźnię i też możecie szukać dzięki temu ciekawych słów, bo kiedy wertujemy gazetę, żeby stworzyć kolaż, natrafiamy na jakieś ciekawe słowo, potem na następne, tworzy nam się skojarzenie, świetna zabawa, takie kreatywne tworzenie treści.
w piątek o 20:00. Zapraszamy już tradycyjnie na koncert Borowski-Gadecki, koncert dla Firleja na kanale YouTube Firleja. Bilety można kupić, bilety cegiełki na www.firlej.wroc.pl. Zachęcamy, zaglądajcie na stronę, patrzcie, co tam ciekawego, nowego dla Was przygotowaliśmy. I w sobotę o 10:00 warsztaty fotograficzne z Różą Szerement. To, co tworzą na warsztatach uczestnicy, można podejrzeć na stronie Kawiarni Sąsiedzkiej. Bardzo ciekawe fotografie. I o 11:00 domowa pracownia dla dzieci. Znowu spotkanie z Kasią Religą. Wasze dzieci na pewno nie będą się nudzić. Stworzą jakieś ciekawe rzeczy, a wy będziecie mieć chwilę czasu dla siebie. I nowość. W niedzielę o 11:00 spotkamy się znowu. Tym razem w nowym cyklu Podróże z Kawiarnią Sąsiedzką. Wyruszymy w Góry Izerskie. Ale to znowu będzie troszkę podróż w czasie, ponieważ razem z Marcinem Wawrzyńczakiem z wydawnictwa Wielka Izera przyjrzymy się relacjom z podróży, z wędrówek po górach olbrzymich, tak wtedy nazywano karkonosze Izery, z XVII, XVIII, XIX i początku XX wieku. Niezwykłe są te relacje. Marcin stworzył taką antologię, można ją czytać bez przerwy, zwłaszcza wtedy, kiedy się te góry kocha. Można wędrować z nią pod pachą po górach. Ja zamierzam to robić, jak tylko to będzie możliwe. A więc w niedzielę, 31 maja o 11:00, Podróże z Kawiarnią Sąsiedzką, nowy cykl. Mamy nadzieję, że będzie kontynuowany, że będziemy mogli Was zabierać w różne ciekawe miejsca i Wam pokazywać. A więc tym razem do zobaczenia w niedzielę, a nie w następną środę, ale jutro w czwartek z Kasią o 10:00. Na koniec to chciałabym też się pożegnać, bardzo podziękować i że mi się podobało i dalej sobie nie przypomniałem tego neologizmu, no ale chyba w sumie nie szkodzi. Mam nadzieję, że Wy sobie przypomnicie. Cześć! Cześć! Do zobaczenia!